Był taki dzień w moim życiu, kiedy straciłam pracę. Nie wiedziałam dokładnie, jak dalej będzie wyglądało moje życie. Byłam w obcym mieście, niewielu ludzi znałam. I nagle zadzwonił telefon. Dzwoniła moja przyjaciółka z Niemiec, która właśnie była bardzo podekscytowana wizją otworzenia wydawnictwa chrześcijańskiego. Zaproponowała mi pracę w tym wydawnictwie. Ani ona, ani ja nie miałyśmy pojęcia, z czym ta praca będzie się wiązała, jak to wszystko będzie wyglądało i jakie przygody na tej drodze przyjdzie nam razem przejść. Niemniej jednak tamto zdarzenie, tamten dzień wyznaczyły zupełnie nową trasę w moim życiu. Nigdy wcześniej nie spodziewałam się, że będę miała właśnie taką pracę, że będę zaangażowana w pracę w wydawnictwie, mimo tego, że wcześniej miałam pewne epizody współpracy z różnymi wydawnictwami, czy to jako pisarz, czy to jako tłumacz. Książki w moim życiu były zawsze czymś bardzo ważnym. Od małego dziecka pochłaniałam ich ogromne ilości, jeszcze zanim poszłam do przedszkola tak naprawdę. Później pracowałam w wielu różnych miejscach, zdobywałam różne doświadczenia. Pewnie byście nie uwierzyli, ale pracowałam nawet na budowie. Ale kiedy zaczęłam się wiązać z książkami tak na serio, wiedziałam, że to jest to, że trafiłam na coś, co naprawdę lubię robić i co mnie rozwija. Po wielu wydanych książkach przyszedł moment, kolejny przełomowy moment dla mnie, kiedy zrozumiałam, że jestem już gotowa, że już dojrzałam do tego, żeby napisać swoją książkę. Wiele lat to trwało, ale wreszcie jest skończona. Napisałam książkę o tańcu, napisałam książkę o kolorach, napisałam książkę o swoim życiu, o dojrzewaniu i ta książka jest w tym momencie w drukarni, za kilka dni znajdzie się w sprzedaży. Polecam Wam, dlatego że jest moja. Polecam Wam, dlatego że chciałabym usłyszeć Wasze opinie. I polecam Wam również dlatego, że mam nadzieję, że przynajmniej kilkoro z Was odnajdzie się w niej, odnajdzie swoje doświadczenia, być może będzie mogła ona komuś pomóc.